dobry, kochani. Mamy dziś 5 grudnia, godzina 9:40. Także w porównaniu do ostatnich dni odzywam się dzisiaj do Was dosyć wcześnie. Ja właśnie wzięłam prysznic, zostało mi jeszcze umyć włosy, ale stwierdziłam, że teraz tego nie będę robić. Zrobię to po prostu po południu albo wieczorem, jak już będę wiedziała, że nigdzie nie będę planowała wychodzić. Ja dzisiaj jestem na nogach od godziny 5:30, czyli od tej godziny, o której zwykle wstaje Rafał do pracy. Dzisiaj rano nie mogłam go dobudzić, więc w końcu wstałam sama i poszłam mu zrobić kanapki do pracy, zwłaszcza że Nadia sobie spokojnie dalej spała. Także miałam po prostu chwilę. Po zrobieniu kanapek poszłam jeszcze raz obudzić Rafała do pracy i w końcu wstał. A kiedy wstał, powiedziałam mu tak. Jeżeli koledzy znowu będą ci mówić, że oj, biały, chyba sobie czymś zasłużyłeś, że żona zrobiła ci kanapki do pracy, to ma im odpowiedzieć, że nie, nie zasłużył sobie, bo nie pozmywał naczyń tak, jak mi to wczoraj obiecał, a wręcz jeszcze więcej naczyń do pozmywania dorzucił. Także dzisiaj czeka mnie kuchnia. Albo po prostu poczekam i zostawię to dla Rafała na wieczór. Niech ma. To, co słyszycie w tle, to są biegające koty i drapiące pazurami o panele. No i położyłam się do łóżka, on w końcu wstał, poszedł się ubierać do łazienki i za chwilę przychodzi do mnie i wyobraźcie sobie, że znalazł obrączkę. Tak, mam ją już na palcu, znalazła się szczęśliwie, także jestem mega szczęśliwa i przez jakiś czas siedziałam, po prostu się uśmiechałam do tej obrączki ze szczęścia. No i znalazł tą obrączkę, przyszedł, nałożył mi ją na palec i powiedział do mnie: no to co, chyba już sobie zasłużyłem na te kanapki. Wiecie co? Mężczyźni to są po prostu cwane bestie. No i kiedy Rafał wyszedł, obudziła się Nadia, także musiałam ją nakarmić. Po karmieniu od razu zasnęła, także ja wstałam i miałam chwilę, żeby przerobić dla Was film z wczoraj. Przy okazji też pomalowałam paznokcie. No i zedytowałam już dla Was film. Wybaczcie, że jest taki trochę chaotyczny, bo to wyglądało tak, że trochę tu nagrałam, a trochę tam nagrałam. No i tak wyszło, że tak naprawdę bardzo mało mówiłam w tym vlogu. I więcej jest tam po prostu jakichś takich migawek z całego dnia. Wczorajszy dzień nie do końca mnie zadowolił. Była to niedziela i Rafał miał wolne, także ja planowałam pójść na jakieś zakupy, kupić jakieś ozdoby świąteczne do mieszkania i zacząć po prostu już później z Wami we vlogach te mieszkanie dekorować, nagrać dla Was film z holem zakupowym, ze świątecznymi ozdobami. No i nie wyszło, bo zwyczajnie zepsuł się samochód i przez większość dnia byłam uwięziona z małą w domu. Wyjechaliśmy dopiero późniejszym popołudniem, zawieźliśmy Nadię do mojej mamy. Zostawiliśmy ją na chwilę, ale to dosłownie na chwilę. Zajechaliśmy tylko do pobliskiej galerii, żeby zrobić jakieś tam zakupy dla mamy i dla nas w Rossmanie i w Carrefourze. Więc dekorowania mieszkania jeszcze nie będzie. I kolejna okazja na zrobienie takich zakupów będzie dopiero w przyszłą niedzielę, także niestety, wybaczcie mi, ale jeszcze wciąż nie będzie w moim mieszkaniu żadnych świątecznych ozdób. Zaraz będzie dochodziła 10, także będę musiała zaraz nakarmić Nadię i mam wrażenie, że jeszcze sobie trochę przyśnie, bo ma jakieś takie zmulone oczy, jakby się nie do końca wyspała po prostu po nocy. Aczkolwiek w nocy spała bardzo dobrze, byłam po prostu wręcz w szoku, bo jak nakarmiłam ją o 21:00 i po tym karmieniu zasnęła, odłożyłam ją do łóżeczka, ani razu się nie przebudziła. Raz się trochę powierciła, ale wystarczyło, że pogłaskałam ją po główce, nie podnosząc jej z łóżeczka i zasnęła znowu. Także noc miałam bardzo fajną, bo obudziła się dopiero właśnie po 6:00, kiedy Rafał już wyszedł do pracy, także bardzo fajna noc była, bardzo fajna, więc tę noc zaliczam do jednej z najlepszych i dzięki temu też wyspałam się, mogłam wstać z samego rana i mogłam dla Was zedytować wczorajszego vloga, którego dodam dzisiaj i który już się renderuje. Mamy jeszcze jakąś godzinę renderowania, także zostało mi jeszcze poczekać tą godzinę, wrzucić film na YouTube, zrobić miniaturkę i będziecie mieli dzisiaj vloga. A kuku! Cześć!
A kuku? A kuku? Już pada mi bateria, więc pokażę tak na szybko, co Nadia dostała wczoraj od babci, tak w ramach Mikołajek. Tak więc pierwszy prezent to taki oto misiek. Bardzo fajniutki. I jeszcze dwa prezenty mamy. To są bluzy. Takie niezbyt grube bluzy. Pierwsza jest taka granatowa z napisem. A druga... druga jest już taka pudrowa z napisem Happy Day. I obie te bluzy pochodzą ze sklepu Tom Taylor, jakby ktoś był zainteresowany, ale jest to chyba outlet tego sklepu. Także takie prezenciki Nadia dostała dzisiaj od babci. Nadiu? Hej! Cześć! Powiedz cześć wszyscy! Idziemy na spacer. Nasz pierwszy spacer z spacerówką. Nie wiem, czy to za wcześnie, ale po prostu Nadia nie lubi jeździć w gondoli, od razu próbuje siadać i po prostu lubi się rozglądać, lubi mieć taką pozycję półsiedzącą, dlatego jak zauważyliście w poprzednich vlogach, jeździłam z nią w foteliku. A wczoraj Rafał przyciągnął z piwnicy spacerówkę i dzisiaj ją testujemy i chyba jest dobrze, bo Nadia sobie zasnęła. Może nie jest to jakaś super urodziwa spacerówka, jak to niektóre mamy blogerki pokazują, ale ważne, że się sprawdza. Podoba mi się ten daszek, że tak nisko go się da opuścić i zasłonić w ten sposób dziecko od słońca i wiatru. Fajne. Spacerek udany. Nadia na razie siedzi spokojnie, więc pokażę Wam moje zakupy. To są bardziej spożywcze zakupy z Biedronki. Jakieś mięso na obiad dzisiejszy i jutrzejszy. Jakieś kocie jedzenie, bo już się kończą paszteciki naszych kotów, także dla kotów żarcie musi być. Papryka czerwona. Kefir, ulubiony kefir mojego męża. I kawa, wielka paka kawy, 800 gram, czyli bo family. Bo mój Rafał mógłby pić kawę litrami, także kawa dla niego. Ogóreczki, 4 ogórki. Przyprawa do kurczaka złocista. Mega paka wacików dla Nadii. I frytki zigzag. Ja
Na ogół nie jestem raczej fanką takich gotowców, wolę sama zrobić frytki z ziemniaków, ale Rafał coś ostatnio będąc w sklepie wspominał, że dawno takich nie jedliśmy i zrozumiałam, że chyba ma na to ochotę, także kupiłam i dzisiaj zjemy to sobie ze sznyclami z indyka. I to wszystko. To wszystko, co dzisiaj kupiłam. Już koty, oczywiście kontrola jakości. Idę to wszystko pochować i idę chyba nakarmić Nadię, bo już jest taka pora. Czas na kalendarze. Ty pierwszy czy ja pierwsza? Ja pierwszy. Otwieraj. Teraz mamy numer 5. Tak. Dobra. Zobaczymy, co to mamy. Kółko jak zwykle. I co pod spodem? Mamy... Pokaż. O, prezent. Ale starczy, bo jestem głodny, słodycie. Teraz ja. Choinka pewnie będzie. A jak? Milka. O, konik na biegunach. Zawsze marzyłam o koniku na biegunach. Minęła już 23 i czas iść do łóżka. Dlatego ja już kończę nagrywanie na dzisiaj. Przesyłam Wam moc buziaków i uścisków i pa, pa, widzimy się już jutro.